Ach, nie ma to jak zapach świeżego, grudniowego, zimnego powietrza, ale dzisiaj nie jest zimno i tym bardziej nie będzie zimno. Jedziemy teraz na plac Konstytucji. Sam Leszek z warzywa? Z warzywa? Z warzywa. A nie z Wrocławia? Nie, nie, ja się do Wrocławia nie przyznaję. Cześć, jestem Hochland. Tak, Hochland, jak ten Serek. Tu mamy samochód, słuchajcie. Dobra. I wbijamy się, lecimy na jakąś staróweczkę, czy gdzieś tam coś pomyślimy. Więc co, tu by się przydało szerokie szkło do tego samochodu. Mam 18,55, ale to nie wychodzi, więc szybka zmiana szkła. No, 100 razy lepiej. Dzięki wielkie za podwózkę. Bardzo dziękujemy. Nie ma za co, trzymajcie się, chłopaki, miłej zabawy, cześć. Plan jest taki, bo generalnie wszyscy jesteśmy głodni, bo jeszcze jest jakoś tak w miarę wcześnie, czyli godzina 12. Czyli dla mnie przynajmniej w sobotę to jest opór rano. Więc pomysł jest taki, że jedziemy teraz do Manekina, bo zobaczyliśmy, że nie ma kolejki. Więc w sumie można wykorzystać tę okazję i się przejść. Jest otwarcie zimowego narodowego, więc trzeba zobaczyć co i jak tam wygląda. A tymczasem czas na naliczniczka. Juhu! Jesteśmy teraz w Manekinie, w centrum Warszawy, gdzie zazwyczaj tutaj przy drzwiach jest kolejka taka, że się ciągnie aż tam daleko, w ogóle przed wejściem do sklepu. Na Facebooku, co ciekawe, jest też strona, czy jest kolejka do Manekina i wszyscy obczajają przed tym, zanim wejdą do Manekina, czy realnie da się tu wejść, czy nie. A nam się udało wejść bez żadnej kolejki i już mamy naleśniki. Jej. Dojechaliśmy teraz właśnie tutaj w piękne takie otóż to miejsce, w którym często sobie w sumie katujemy i jeździmy. I postanowiliśmy wykorzystać trochę ten czas i zagrać sobie w skate'a. Dokładnie. Ty już pierwszy triczek zrobiłeś, pokażesz wszystkim, bo nie włączyliśmy nagrywania. Nie bójcie się grać w skate'a. Skate to jest jakby perfekcyjna gra, żeby nauczyć się nowych trików, żeby poznać triki, żeby zobaczyć jak ktoś robi je po swojemu i spróbować je przełożyć w sumie na swoje, więc katujcie skate'a, bo to nie chodzi o to tylko, żeby wygrać, przegrać. Jak ktoś lepiej jeździ od was, to w sumie nawet lepiej, no bo się lepiej nauczycie, tak? No więc grajcie w skate'a. Lecimy teraz po Kaśkę, a później lecimy na stadion, więc w sumie ruszać dupy, panowie, ruszać dupy. Czemu jesteście sportowcami i palicie papierosy? Ja? Papierosy? Ja nie wiem, o czym mówimy. No chyba, że to jest coś innego, nie chcesz się podzielić. Co ty robisz? Łap go! Poszli się rzucać śnieżkami. Kasia, jakby się zastanawiała, czemu tak długo do ciebie jedziemy, no to wasz odpowiedź właśnie w tym momencie teraz. Yo, 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 tu z Warszawy, teraz my, yo. Wrocław na chwilach. Halo? Nie umiem nawijać. No. Cześć Mateusz. Cześć Kasia. Cześć Kasiu. No. To co? No poczaruj swoim seksapile. No! Właśnie dotarliśmy pod Stadion Narodowy.
Jest tu! A tu jest Szymon. Ty tu robisz? Siemasz! Cześć! Co ty tu robisz? Hej! I czemu oni ci nie wiem? Kto jeszcze jest? Cała alternatyw jest. Co jest? Co jeszcze raz mi to powiedz? Co? Alternatyw longboard! Co? Nie, mam... Dzień dobry. Także moi drodzy, Jezu zaczął! No. Inaczej, cześć, siemanko, tylko bardzo serdecznie, z tej strony Ignacy. Znajdujemy się właśnie na PGE Narodowym, gdzie już od dobrych 4 godzin rozgrywa się posezonowa giełda longboardowa. W końcu jesteśmy razem na jednym filmie. Bo nie przyjeżdżasz do nas. Podobno w tej Warszawie to są bardzo zaapracowani. Bardzo. Kojarzycie tego pana z tego filmu? Dzień dobry. Ty jesteś jakoś związany z tą firmą? Którą? Którą? Tą. Mam bluzeń. Masz bluzeń? Co jest trochę obco? I ile desek w tygodniu jesteście w stanie zrobić? Niedużo. Za mało. Na chleb nie starcza. Mamy, powiem tak, mamy gorzej od medyków. Łukaszek, chodź tutaj. Ile godzin wypracowałeś? Ile wypracowałem w ciągu miesiąca? 270, spokojnie. 270? Nie, trzeba policzyć. To jest człowiek, który odpowiada za to, żeby tamta deska wyglądała jak deska, prawda? A nie tak jak wygląda, bo tam akurat jest to jak drugiego gatunku. O, dobra. Za tamte deski z Irem odpowiadałem. To jest osoba, która... O Jezus, no! Czyli ile robisz te deski, które są później na szrot, tak? Tak, muszą, ale ktoś musi je robić, no. Nawet możecie mu podziękować, że macie tańsze deski z malutkimi pokapami. Czyli to dzięki temu są deski z drugiej kategorii, tak? Nie ma za co. Dobrze. Robię to wszystko dla was. Nie, no wszystko w porządku, tylko sobie kucnę. Co robimy? Idziemy coś zjeść. Będzie jedzone, wyjebie nas z butów. Wyjaśnione chyba, więc to nie wyjaśniać nie trzeba. Dobra, lecimy jeść. No. Właśnie staraliśmy na francusku do jakiejś restauracji. Czemu ty sobie bierzesz? No, to się nagrywa? No. A, dawaj. Powtórz to. Gdzie dają jakieś ultra ostre żarcie i wszyscy zamawiają jakieś w ogóle masakrycznie chore ilości ostrych sosów. To się fatalnie dla nas wszystkich skończy. O, jaki brzydki. What? Gdzie? Co? Jak? No, tu, nie widzisz? Którą? To po lewej czy po prawej? Po lewej i po prawej. W końcu udało nam się dotrzeć na stadion. Młody jest ze mną w końcu. Masz? Dzisiaj się jeszcze nie pojawiłeś na tym nagraniu, a jest tutaj i katuje. Tam gdzieś jest rozstawiony Hippie Jump, ale to nie jest jedyna konkurencja dzisiaj, bo jest Hippie Jump to raz, dwa jest gra w hokeja, a trzy slalom na desce, która skręca w odwrotną stronę niż stronę, którą się powinno skręcać, prawda? On kłamie. No co, sędziujesz? Co ty robisz, kim ty jesteś? Poprawiam barierkę. Konkurencja zmieniła trochę zasady, będziemy skakać o tyczce. Przecino, czy ty czasami, aby nie przesadzasz tutaj? Skrzynki to jest element gry psychologicznej. Sprawę. Ej, co tu się dzieje?
latają, kości latają, baterie w rachunku. Kolejnego! Przeciwko, ty mi powiedz, jakim cudem jest tak zajebiście? Ja... No bo to golą go zrobić, tak. Golą mi muszę oficjalnie przyznać, że dzisiejszy wypad na deskę jest jednym z fajniejszych wypadów na deskę od nie pamiętam kiedy. Banan mi nie schodzi z twarzy od rana dzisiaj. Jest nieprawdopodobnie. W ogóle co tu się dzieje, to jest kosmos. No cóż, no oby więcej tylko takich wypadów zawodów. Nie, młody, jak tam? Bo właśnie mówię to wszystkim... To jest tak zajebiste, że ja pierdolę. Trzeba to powtórzyć.